Mariusz Olkiewicz, IndyCage.pl. Znajdujemy się w restauracji Seta 93 przed galą PLMA 78, tuż po oficjalnym ważeniu, a jest z nami trener Mirosław Okniński. Witam serdecznie. Witam. Od tego, co chciałbym zacząć przede wszystkim, to pojedynki. Na które fani, którzy jutro zasiądą przed telewizorami na hali, powinni zwrócić szczególną uwagę, no bo jest kilka takich nazwisk, które nudy nie dają. Szczególnie zwróciłbym uwagę na każdą walkę. No, na PLMA nie ma słabych walk, nawet jeżeli są nieznane nazwiska, to za chwilę będą znane, więc oglądałbym od deski do deski. Doszło do drobnych turbulencji w walce o pas, mam na myśli niezrobienie wagi przez Adama Biegańskiego. Rozwiązanie takie, że Karol może pas wygrać, tak. Adam nie może. Tak. No, na UFC też są takie przypadki, że właśnie Romero, KSWT zresztą. Romero nie zrobił i nie dostał pasa, chociaż wygrał. I na KSW też są takie przypadki. No, się zdarza, to jest sport, nie zawsze wycelują zawodnicy z dietą, ze zbijaniem wody w ostatnim momencie. No, to się zdarza. Jaki jest Ale to tam nie było jakieś ogromne. Zresztą Karol się zgodził, pokazał tutaj charakter, że się nie boi. Ja uważam, że jak będzie równa walka, to powinien być za to doliczony punkt dla Karola. Zwycięstwo... No jak jest równa walka, no to tamten nie zbył, to powinien mu jakieś tam przewaga powinna być. Jakby miał być remis, to powinien Karol wygrać. Zwycięstwo Michała Aleksiejczuka, zwycięstwo Szymona Koweckiego, czy jutro będą dopisane kolejne zwycięstwa Akademii Walki Wilanów? No trzeba przyznać, że idzie nieźle w ostatnim czasie. Znaczy wiesz, zawsze szło dobrze. Zawsze mieliśmy więcej niż 50% zwycięstw, tak? Startowało 10, było 6-7 zwycięstw, startowało 10, było 8. Nie było nigdy sytuacji tak, że startowało 10 i 9 przegrywało, jak to w innych teamach się zdarza. No nie? Michał Aleksiejczuk po roku wrócił w wersji 2.0, czy Paweł Trybson też w takiej wersji wróci jutro na PLMA w Wilanowie? Wiesz, no, ja mi się już nie chcę mówić, jesteśmy najlepsi, bo to po prostu wiadomo, tak? Wiadomo, tak? Ale po prostu no, zawodnicy ciężko pracują, trenują, ale to jest sport, tak? No, jak Mariuszowi noga mogła pęknąć, to każdemu może pęknąć. Czy jest w ogóle pole do rewanżu i czy Szymonowi ten rewanż z Mariuszem jest potrzebny? Szymonowi na pewno nie zaszkodzi ten rewanż, dlatego że jakby nie mógł skończyć Mariusza na ziemi, bo mu pękł mięsień i dlatego chętnie Szymon podejmie ten rewanż. I myślę, że to będzie dopełnienie, tak? Ale to już jakby powiedzieć nic na siłę. Jak Pudzian będzie chciał rewanż, to dostanie. Nie będzie chciał, no to nie będziemy go zmuszać. A trenera zdaniem Szymon w jakiej kategorii powinien się bić, żeby pokazywać maksimum umiejętności? Zależy z kim, no, są zawodnicy, którzy mogą nam pasować w plusie, a są zawodnicy, którzy mogą nam pasować w 93 kilo. Na przykład na celowniku jest Akop Szostak, bo obrażał Szymona, porównywał do psa. No i myślę, że to powinno być wyjaśnione i Akop powinien zawalczyć. No właśnie, bo trener ledwo skończył przepychanki medialne, grę psychologiczną z Mariuszem, a tu już się zaczyna gra psychologiczna z Akopem. Znaczy nie, ja nie będę tam Akopa męczył za mocno, bo on już jest zmęczony tym, że ma się bić z Kołeckim, bo zobaczył, że Kołecki sobie poradził z jego kolegą z maty, z Mariuszem, więc myślę, że on już jest przerażony, więc boję się, że może nie wziąć tej walki, ale łudzę się, że weźmie. W takim razie zapytam inaczej, jakie są atuty Akopa względem Szymona? Z czym Szymon może mieć problem? Na pewno ma mocniejszy internet. Bo po prostu w internecie Akop jest dużo lepszy od Szymona i myślę, że to będzie przewaga przed walką. A w jaki sposób ma to w klatce dać mu szansę? No to już spytajcie Akopa. W takim razie trenerze, Kevin Szaflarski, no bo większość oczu jednak będzie skierowane na niego. Wiele się o nim mówiło, sam John Jones chwalił. Wszyscy chcą potwierdzenia tego w klatce, czy zobaczymy to wszystko, o czym się mówi? Ja nie jestem Johnem Jonesem. Jak John Jones mówi, tak musi być. No. Ja nie będę jakby się wypowiadał, jak wyprzedzał już Johna Jonesa. W takim razie... jednak jest wysoko tam w rankingach. Dość, tak. Jak Jones dobrze mówi, to znaczy, że jest dobrze. To ja już nie muszę. Trener jest analitykiem, jest dobrym strategiem, więc zapytam, czy John Jones ma szansę w kategorii ciężkiej?
Nie wiem, bo nigdy nad tym nie myślałem, ale jakby... Strasznie chudonóżki. Jakby chciał przejść, to by przeszedł już, a nie wiem, jeżeli jest w 93, to znaczy, że nie chce tam iść. Nie wiem, mi się wydaje, że on bazuje na warunkach, że jest wysoki na tą 93, a w ciężkiej mógłby ktoś go złamać, no ale to nie wiem, no, ale jest na pewno bardzo dobry i w ciężkiej też by sobie radził. To trener jest fanem takich super fightów, ekstra fightów, jak The Freeze Narkun chociażby? No, ja nie mam takiego, aby... Jeżeli publiczność chce i zawodnicy chcą, to róbmy to, a jeżeli komuś to nie pasuje, na przykład no, najbardziej tu zawodnicy są zainteresowani, bo jak na przykład mi pasuje przejść 93 do ciężkiej, to przechodzę, jak mi nie pasuje, to nie przechodzę. Narkun, liczyłem, że Narkun wygra, ale się okazał ten zawodnik z Anglii bardzo dobry, tak? Także no szkoda. Akurat tutaj, bo Narkuna dobrze znam, znaczy dobrze, no, znam go od lata, tak powiem. I myślałem, że wygra i liczyłem na niego, tak? No ale to tamten to nie jest Słabeusz. Widać, rozwalił trzech naszych dobrych zawodników z Polski, tak? No właśnie, czy trener widzi, no bo kategoria ciężka wyczyszczona w KSW przez Phila De Vriesa. Czy jest ktoś w Polsce, mam na myśli Polaków oczywiście, który poradziłby sobie z Philem De Vries? Nie wiem. Ja nie powiem, że Kołecki by sobie poradził, bo trenuje 2 lata, tak? Więc wszyscy jak wygrał z Mariuszem, to chcą już mu dać nie wiadomo jakich przeciwników. Ludzie, Kołecki trenuje 2 lata, dajcie mu rok, żeby on niech zawalczy z Szostakiem, niech zrobi rewanż z Pudzianem, później niech zawalczy, nie wiem, może z Jurasem zawalczyć pożegnalną Jurasa walkę. No i wtedy 3 walki zrobi i wtedy może brać De Vriesa i każdego, tak? No dobrze, zobaczymy jak się kariera Szymona potoczy i na koniec chciałbym zapytać, czy trener wierzy w to, że MMA w TVP Sport będzie miał lepszą oglądalność niż DSF, czyli kickboxing? A nie wiem, to zobaczymy, tak? A to jakby powiedzieć to, że DSF miał jednorazowo dużą oglądalność, bardzo dużą, to bardzo dobrze, tak? Bo to dzięki temu przyciąga sporty walki do telewizji polskiej. A jakby powiedzieć, nam nie zależy, żeby jednorazowo wykręcić jakąś nie wiadomo jaką oglądalność, tylko żeby budować PMA długofalowo, żeby zrobić 10-20 odcinków w telewizji 30 i wtedy spojrzeć na tą oglądalność, jak to wygląda, a nie zrobić jedną galę i się zachwycać po jednej gali. Ale to bardzo dobrze, że DSF-owi, bo z tego co wiem, to DSF miał 500 tysięcy, a FEN ostatnio miał 200 coś tysięcy. Więc jakby 2 razy tyle co FEN, więc Telewizja Polska to jest super nośnik MMA, no i zobaczymy, no. Myślę, że tam nas nie obejrzy więcej jak 1 milion, może 2. No. Dobrze, w takim razie trenerze, niech trener zaprosi na końcu na galę, która już jutro w Wilanowie. Zapraszam wszystkich fanów i nie tylko, zapraszam też swoich antyfanów, żeby oglądali, śledzili MMA, komentowali. To nas nakręca, zawodnicy potrzebują tego, dużo komentarzy, dużo lajków, dużo też, może być niepochlebnych opinii, ale żeby się działo, żeby był ruch. Tak jest, no my też tego w takim razie życzymy świetnej gali i powrotu PLMA na tak zwane salony. Dziękuję bardzo.